widzę na treningu dużo nowych twarzy. Tak, też mnie to zdziwiło, ale pozytywnie mnie zdziwiło na pewno. Widać, że treningi cieszą się dużą popularnością i bardzo mnie to cieszy, że dzisiaj na treningu możemy spotkać nowe osoby. No właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy szkolili ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, jak zjeść ten kawałek chleba, jeżeli chodzi o ten sport. I bardzo dobrze, bo chodzi głównie o bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś przyjeżdża do mnie na trening, wie, że tutaj z wiedzą techniczną, która daje duże bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o poruszanie się motocyklem. Jaką wiedzę można zdobyć na takim treningu? Czym to się różni od takiej jazdy indywidualnej, na przykład z rodzeństwem czy z tatą? Tutaj dzieciaki, ale też osoby starsze, bo oczywiście to dla wszystkich są treningi, dysponują moją ogromną wiedzą. 19 lat siedzę w motocrossie, w tym kilkanaście lat w kadrze narodowej, wielu trenerów. U wielu trenerów na całym świecie też byłem, więc ta wiedza u mnie jest dosyć duża i ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj na trening, dostają wiedzę na temat tego, jak się poruszać, jak to robić w bezpieczny sposób. Kilka niuansów, których przeciętny człowiek nie będzie znał i warto spróbować czegoś takiego, jak taki dzisiejszy trening tutaj w Błażewie. Pierwszy trening, jak powinien wyglądać? Taki pierwszy, całkowicie pierwszy trening dla osoby jeszcze nie znającej się na pitbike'ach. Najlepiej, jak ten pierwszy trening będzie wyglądać, to już różnie, ale im szybciej się posłucha takiej fachowej wiedzy, tym lepiej. Bo z czasem się nabiera nawyków, złych nawyków najczęściej i potem, żeby te nawyki, tych się nawyków oduczyć i nauczyć się na nowo poprawnie jeździć, jest wtedy dużo ciężej niż jak się od razu złapie kogoś, kto ma wiedzę na ten temat i kto poprowadzi w dobry sposób uczestnika lub rajdera. Tak. A ze swojego trenerskiego doświadczenia, jak wiele osób, które rozpoczynają swoją przygodę z pitbike'ami, zostaje faktycznie na dłużej? Większość. Myślę, że to jest 95%, także to jest naprawdę bardzo fajny sport. Sporty motocyklowe są bardzo fajne. Dużo adrenaliny tutaj można dostać i to ludzi też kręci. U mnie przez całe życie jest adrenalina, bez której nie mogę tak naprawdę żyć. I tutaj ludzie, którzy jeżdżą na motocyklach, myślę, że dostają tą dawkę adrenaliny i od tego się zaczyna takie małe uzależnienie, ale to jest bardzo pozytywne i też potrzebne, żeby się tak wyżyć po całym tym zgiełku codziennym, codziennych problemów i tutaj można tak naprawdę trochę się tak oczyścić. Tak bym to nazwał. Oczyścić i pobrudzić, bo właśnie pył z toru na nas cały spłynął. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.